trzechsetlecie miasta to świetna okazja do opracowania różnego rodzaju kompendiów wiedzy o Suwałkach. Już wydana została Księga Trzechsetlecia, a na dokończenie czeka słownik biograficzny zawierający szereg informacji i danych na temat osób, których działalność miała istotny wpływ na rozwój Suwałk. Z takich osób znanych to przede wszystkim Alfred Wieruszkowalski, Maria Konopnicka, z tych osób, które niedawno odeszły, Andrzej Wajda czy Andrzej Strumiło. Współczesne przepisy oraz zawiłe i długotrwające procedury pozwalające autorom biogramów dotrzeć do możliwie pełnych i prawdziwych informacji o opisywanych postaciach sprawiły zespołowi pracującemu nad publikacją sporo problemów. Rzeczywiście trochę komplikacji w momencie, kiedy podchodziliśmy i kiedy powstał pomysł stworzenia tego słownika, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że w trakcie jego realizacji spotkają nas trochę dziwne, niespodziewane okoliczności. Jedną z nich było RODO, czyli wprowadzenie pewnego ograniczenia dostępu do informacji, ponieważ okazało się, że szczególnie jeśli chodzi o osoby, które zmarły stosunkowo niedawno, dokumentacja jest w różnego rodzaju archiwach zakładowych czy rodzinnych i tu dostęp jest głównie z powodu przepisów, które wprowadziło RODO, czasem ograniczony. Drugim taką przeszkodą był też koronawirus, ponieważ w momencie, kiedy finiszowaliśmy z wykonaniem słownika, okazało się, że dostęp do części instytucji jest niemożliwy. To też w jakiś sposób nam przedłużyło. Poza tym osób, które włączyliśmy do opracowania biografii, doszły też osoby zmarłe stosunkowo niedawno. I tu była konieczność dostępu na przykład do archiwów IPN-u po to, nie z ciekawości, tylko po to, żeby wiedza na ich temat była jak najbardziej obiektywna i jak najgłębsza. Nad publikacją pracuje szereg autorów. To jest też kolejna trudność, której nie do końca można było przewidzieć. Ten zespół to jest ponad 30 osób, naukowców, biografistów z całej Polski, piszących bardzo różnie i potem okazało się, że niestety ujednolicenie pewne redaktorskie, nie mówię o redakcji naukowej, ale o tej redakcji technicznej, też wymaga więcej czasu niż mogliśmy założyć. Słownik biograficzny to nowatorska pozycja wydawnicza, która ukaże się na suwalskim rynku. Takiej pozycji w historii miasta jeszcze nie było. Pracę nad tym słownikiem prowadzi tutaj Muzeum Okręgowe i historycy oraz osoby skupione wokół muzeum, z którymi współpracuje właśnie dyrekcja naszej placówki. Toczą się te prace już od 2018 roku. Pierwotnie miało to być wydawnictwo składające się z 3 tomów i 700 biogramów. Ostatecznie zdecydowano, że będzie to 1 tom i 500 biogramów wydany w tym roku. A w związku z tym napotkało się tutaj z pewnymi, że tak powiem, utrudnieniami związanymi z tym, że historycy czy też pracownicy muzeum mają pewnego rodzaju problemy z dotarciem do niektórych biogramów. Wiadomo, jest to materia historyczna, do której trzeba dotrzeć, którą trzeba sprawdzić, zweryfikować. I tutaj z tego powodu też wynikają te opóźnienia w wydaniu tego słownika. Niemniej jednak dyrekcja Muzeum Okręgowego zapewniła nas, że wydanie tego słownika w tym roku nie jest zagrożone.